Witam. Może w tym filmie mała aktualizacja, jak tam sytuacja między innymi z kuflikami alpejskimi. No tutaj właśnie widać, że już je porozsadzałem w końcu. Bo już tam powoli się zaczynały przekorzeniać, i już na tyle są duże, że można sobie je pomału tutaj już poprzesadzać. No tak się mniej więcej prezentują. Roślinki już nawet ładnie podrosły. To chyba największa. Jest chyba 24 sztuki. No to jest już jest już na czym, na czym eksperymentować, żebym tak powiedział. Trochę się pewnie wsadzi. Zobaczymy jak zresztą jak będą rosły w tym roku. No, może się tam jednego wsadzi do ziemi na zimę. No, zobaczymy jakby, jakby, jak, jak sobie poradzi. Z tego co mówią, no ponoć do minus 16 stopni wytrzyma. No, od minus 12 do minus 16, no. ale pewnie też jest jakąś tam osłoną. A jak tylko z osłoną, to, to jest dobra prognoza. Tutaj na razie sobie siedzą. Tutaj ratuję ostatnie dwie e, siewki e, orzeszków ziemnych, bo też je zaatakowały ziemiurki, popodjedały po korzenie. Ale widzę, że tutaj. Przynajmniej ta jedna już tutaj wypuszcza listka, takiego jaśniejszego. Coś, coś, coś się zaczyna, coś się zaczyna działać. Tutaj obok też rozsadziłem granaty. Tu jest dwa, cztery, pięć, sześć granatów, e, takich zwykłych, słodkich i tu jeden jakiś taki kwaśny granat. No zobaczymy. Czy taki będzie kwaśny, no ile urośnie. I tutaj też, no, ostatnia chyba próba jeszcze ratowania palmy Lecotarium Wedelianum. No cały czas no, nie mam do nich bardzo szczęścia. Bo no, widzę, że cały czas je coś tam atakuje, a to ziemiurki, a to coś tam no przesadziłem je trzeci raz. Eee, bo widzę, że korzenie zaczęły puszczać, ale coś tam już zaczęło się dziać niedobrego już tutaj. Mam nadzieję, że już to będzie ostatnie moje przesadzenie ich. Tutaj nie widzę, żeby wszystkie się miały dobrze, ale przynajmniej trzy z nich, um, jakieś by mi dawał lepsze rokowania. A na razie niech sobie tutaj siedzą. Jeszcze żeby były tylko cieplejsze dni, bo na razie to takie, to, to wszystko jest tutaj niewiele cieplej niż na zewnątrz. Ale tak to się mniej więcej ma. Także jeszcze może rzut oka na Tamarillo. Jest to, jest to czubek obcięty wczesną wiosną. Ukorzeniony. No widzę, że się ładnie ukorzenił. Już, już, tak, że już przesadzimy do większej donicy, bo też już zaczął wyrastać. No ta rośnie szybko i szybko wypuszcza korzenie, więc nie ma co tam się, nie ma co tam zwlekać. Tutaj ma kwiaty, no, zakładam, że pewnie, pewnie zrzuci te kwiaty, bo taka malutka, taka malutka roślinka. No nie wiem, czy to utrzyma. A no zobaczymy, no nie będę ich obrywał, niech tam będzie, jak tam jak się sytuacja potoczy, tak się potoczy. Drugi egzemplarz tak trochę trochę słabiej, nic nie busi korzeni, bo też go zaatakowały ziemiórki, no. Też go niestety zaatakowały, ale teraz może się tutaj odizolowany od od źródła tego patogenu może sobie jakoś tutaj e, lepiej poradzi. Jeszcze może na koniec Rzut oka na kolejną, nieplanowaną w tym roku roślinkę. Jest to figa. Figa odmiany Bornholm Diamond. Trafiła mi, się ta, trafiła mi się taka figa, bo chciałem już ją od dłuższego czasu kupić, ale niestety tą odmianę jest dość ciężko dostać w naszym kraju. Ale na szczęście znalazł się, znalazł się pasjonat. I to całkiem blisko mnie mieszkający, który posiadał właśnie taką, taką, no nawet sporo tych fig, bo tam też tam widę tam sprzedawał na portalach aukcyjnych, właśnie tam ją znalazłem. Jest to figa dość dość dobrze przystosowana do naszych warunków, nawet po nazwie tutaj widać, że i nazwa nie jest wcale myląca. No faktycznie ta odmiana pochodzi z wyspy Bornholm, więc całkowicie dość blisko naszych, naszych stron i charakteryzuje się tym, że jest dużo bardziej odporna na, na taką powiedzmy taką pluchę, taką wilgotną pogodę, wilgotne warunki. Oczywiście też powinna rosnąć w pełnym w pełnym słońcu, ale jest dużo bardziej wytrzymała od typowych fik i także charakteryzuje się też też, też dość sporą odpornością, przynajmniej tak jak tutaj producent pokazuje, no ja bym tutaj nie nie, nie dawał właśnie takich takich jakbym od minus 30 do 35, może w jakichś idealnych warunkach i dobrze zabezpieczona, może i faktycznie by wytrzymała, ale jest jest nad wyraz dość dobrze odporna na na mróz, no pewnie też trzeba ją dobrze posłaniać agrowłókninami i tak dalej i tak dalej, ale ale jest, naprawdę jest, jest to ciekawa figa. Szukamy jej od dłuższego czasu, ale tak jak mówiłem, jest dość ciężko dostępna na, na naszym rynku. Można kupić oczywiście za granicą, ale chciałem właśnie chciałem ją kupić w Polsce. A że żonie się zachciało figi, zachciało się fig, no to mówię, as, może się, może się coś trafi, i trafiło się faktycznie tak, którą właśnie szukałem. I to jest właśnie ta figa. W tym roku nie będzie wsadzona jeszcze do, do gruntu. Jak już też wspomniałem, jest to roślina nieplanowana w tym miejscu, gdzie, gdzie bym ją widział. Rośnie na razie. Tamarillo. To niech sobie na razie rośnie. W przyszłym roku prawdopodobnie wyląduje w, tym, w tej części ogrodu przy wejściu. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Figa jest, jest widzę, jest, jest ładna. Liście są duże. Tylko, tylko potrzeba słońca, tak jak tutaj, tak jak tutaj w większości tym roślinom z tych cieplejszych stref, chociaż ta odmiana, jak to, jak to też wiadomo na Wyspach Bałtyckich dość dość ciężko jest, jeśli chodzi o o słoneczne, bardzo słoneczne lata. Tam jest dość wilgotno i właśnie dlatego też chciałem sobie sprawić taką właśnie figę. No i się udało, póki co. Tak to wygląda. I na koniec może kończący kwitnienie rozmaryn od odmiany Arp. I już sobie kończy kwitnienie, zobaczymy czy zawierzą się jakieś, jakieś torebki nasienne, bo już zaczyna to, to powoli sobie wytwarzać dalej przerosty. Póki co, pozdrawiam.